Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z GTA Online. Dzisiaj sprawdzimy sobie bardzo ciekawy samochodzik. Ciekawa sprawa, to jest pierwszy chyba taki tego typu pojazd w grze w ogóle. Już można było nim się bawić, gdy graliśmy sobie na arenie. I no jestem ciekawy, jak będziemy mogli sobie nim śmigać. Tutaj widzę, że do GTA zostały jeszcze dodane inne pojazdy. To jest to? Tak. Mogę go modyfikować. Dobra, nie musiałem nic kupować. Poza tym warsztatem, który miałem już kupiony wcześniej. Bomba zdalna. Jest tuning, zobaczcie jaki tuning w ogóle. Okej, bomba zdalna. Obudowę można sobie wymienić nawet. Nice. Zobaczmy. Można sobie wybrać kilka. Także obudowa, cyk. Aż kurczę się zajarałem jakimiś RC autkami. To jest tylko i wyłącznie wygląd. No, kosztuje to trochę, bo 26 tysięcy. Mamy tutaj w środku takich kierowców śmiesznych. Nie wiem, co wybrać. Chyba najniższa obudowa będzie najlepsza, nie? Weźmy sobie jakąś taką sportową może. O, coś takiego. Ze spoilerem czy bez? Ze spoilerem. A może z siatką? Może z siatką i ze spoilerem? Już taki full wypas, nie? No dobra, weźmiemy sobie. Mina zbliżeniowa, kinetyczna i IM. Nie można wziąć sobie tutaj... W sumie te ulepszenia kosztują tyle samo, co dla zwykłego samochodu, nie? Wezmę sobie czarny. Będzie mniej widoczny. Lakier możemy sobie zmienić. Jak ja mam nim wyjechać stąd? A, możesz teraz wezwać RC Bandito za pomocą ekwipunek w menu interakcji. Możesz również zmodyfikować go w swoim warsztacie. Dobrze. Czyli weźmy sobie ekwipunek. O, jest! Co się dzieje? Co ja się zamieniam w RC? Aha, dobra, ja myślałem, że trzeba mieć jakiś ten... Jakiś pojazd do tego, czy coś. No dobrze, tylko sterowanie by się tego pytało. Mogę pod samochodami jeździć? Nie, pod tym nie mogę, pod tym się nie zmieszczę. Może pod tym SUV-em. Kurde, tu jakiś... Ty! Bo mi ta bomba tu tyka, co jest? Mamy ograniczony czas chyba. Ograniczony czas jazdy tym samochodem. Co się stanie, jak zejdzie do zera? O, dobra, to jest to tylko tak tyka. Mogę chyba go zdetonować w każdej chwili. No nie jest źle, dobrze. Więc tak, te miny IM, Intel Extreme Masters, jakby ktoś nie wiedział, działają bardzo dobrze na pojazdy opancerzone, dlatego że możemy je zatrzymać. Nie? Normalnie pojazdy opancerzone nie da się zatrzymać, tutaj można. Zostawiamy taką minę, ktoś na to najeżdża i bam, nie może się ruszać przez chwilę. Nie ma kurumy, kurde, nie ma! Kurczę, tyle nowych rzeczy można poodkrywać teraz w tym GTA. Bo wiecie, świat szczegółowy jest w tej części. Można sobie tu w wiele miejsc wjechać i wejść, do których nie mogliśmy wjechać albo wejść postacią, czy samochodem, czy motocyklem, nie? I można w ten sposób fajnie sobie Patrzcie, jaką trudność krawężnik dla niego sprawia, nie? Super to jest! Podoba mi się. No dobra. Jedziemy sobie tutaj. Oczywiście ja to cię tak zachwycam, ale jeśli nie macie hajsu, to nie wydawajcie, bo to jest takie, wiecie, no, jeśli zależy wam na czymś fajnym do zabawy, to oczywiście to jest ciekawe, jak na teraz sobie patrzę, ale jeśli chodzi o coś, co będzie rozwalać innych graczy, no nie wiem, zaraz to zresztą przetestujemy. O, tu jedzie koło mnie jakiś gracz. Okej, co się stanie, jak się przewrócę na dach? Chyba nic, bo tutaj w GTA można się odwracać przecież, nie? Okej. I zastanawiam się, jestem chyba widoczny na mapce. Zobaczcie na mapę. Jest tam taka ikonka samochodzika na środku mojej mapy. I teraz mogę przeszkadzać innym graczom, ale niestety nie mogę jeździć pod innymi samochodami. Myślałem, że będzie to możliwe i normalnie będzie można sobie pod jakimś samochodem przejechać, pod na przykład SUV-em, bo rozumiem, że pod jakimś nisko zawieszonym autem będzie ciężko, ale pod SUV-em, pod takim Hammerem jak tutaj był, to można, znaczy powinno się dać, ale takiej opcji nie ma. O, uwaga!
Zobaczymy, jaki szybki jest ten samochód. No chyba normalnego LED nie dogonię, nie? Widzę, że skończyły mi się miny, bo już więcej nie chce mi wypuścić. Jak włączam, żeby mi minę zostawił, to pojawia się taki sygnał, czy słychać taki sygnał, że chyba tych min po prostu nie ma. Ale mam taki pomysł, może uda się wskoczyć na jakiś inny samochód, na przykład na pick-upa jakiegoś i jechać na nim w ten sposób, nie wiem. No teraz nie mogę atakować innych graczy, bo chciałem sprawdzić, jak te miny działają, ale już sobie kiedyś tam sprawdzaliśmy, no i wiemy, że one po prostu zatrzymują te samochody innych graczy, nie? Mogę już wezwać nowego. Goniła mnie przed chwilą policja i ciekawy jestem właśnie też, co się dzieje, jeśli podczas gdy goni nas policja, weźmiemy sobie małe RC-autko. Oj, zobaczcie, jestem teraz na złomowisku i tu jest dużo takich miejsc niedostępnych dla postaci i samochodów, w które teoretycznie mógłby wjechać ten mały samochodzik, nie? Nie wiem, czy takie miejsca tutaj znajdziemy, bo podejrzewam, że twórcy GTA no nie przewidzieli tego, że będą kiedyś RC-autka możliwe do kontrolowania w online. Nie, jak tworzyli tą mapkę, o to mi chodzi. Tak, ale tutaj jakaś drabinka jest, no niby tu postać może wejść. Chodzi mi o to, że może gdzieś tutaj na mapie są takie miejsca, wiecie, wąskie, nie? Albo niskie, gdzie nie może wejść postać normalnie. Na przykład tutaj nigdy postać wejść nie mogła pod to. I zobaczcie, że tutaj jest jakaś niewidzialna ściana i nie mogę tu wjechać. Aha, tutaj się pojawia, że jak jesteśmy w samochodzie, to wezwanie RC-autka jest niedostępne. Ale jeśli wysiądziemy z samochodu, to w każdej chwili możemy wezwać sobie RC-autko, zamienić się w nie właściwie, tak? Bo nasza postać wtedy znika. Jej nie ma na mapie, także moim zdaniem to jest strasznie OP. W porównaniu do... No bo jak? No możemy nagle zniknąć? Policja mnie goni. Policja goni w tym momencie RC-autko. I co? I tyle. No, możemy łatwo policji uciec w ten sposób, wzywając po prostu RC-autko. No nikt tego już w GTA nie będzie robił, mając do dyspozycji taki arsenał, jaki mamy do dyspozycji, ale... No jest to też ciekawa sprawa, żeby uciekać przed innymi graczami, prawda? Możemy się nagle zamienić w RC-autko, pojechać w jakieś inne miejsce i odwrócić uwagę innych graczy od naszej postaci. Nasza postać w momencie, kiedy skończy nam się użytkowanie RC-autka, gdy je wybuchniemy, albo... nie wiem, no... albo gdy z niego wyjdziemy, no to wracamy na to samo miejsce, co czytaliśmy sobie RC-autko, nie? No, ale tak poza tym, to jest takie trochę dziwne dla mnie. Tam mamy jakichś graczy, możemy sobie do nich podjechać i szybko rozstrzygnąć konflikt jednostką szybkiego reagowania. Sprawdźmy to. Aha, no właśnie, trzeba by było sprawdzić, czy ten pojazd jest w ogóle możliwy do zniszczenia. Nie? Zabiło go czy nie? Chyba nie możemy potrącić innych graczy, tak zauważyłem. A można! O kurde! Oczywiście. Widzicie, możemy im tutaj trochę przeszkadzać. O dobra, ten do mnie strzela. Jak ucieka. O, mój samochodzik wydaje z siebie teraz dziwne dźwięki. Tak jakby zaraz miało mu się coś stać. O dobra, zobaczymy, czy da radę mnie zniszczyć. Widzicie, zaczyna się dymić. Pewnie zaraz by wybuchł, gdyby mnie strzelał do końca. A ja się nie daję zabić, wybuchłem bombę i tyle. Tego się nie spodziewał. Teraz sprawdzimy inną rzecz. Co się stanie, jeśli wezwę RC-autko będąc na łodzi? To RC-autko powinno się pojawić na łodzi wtedy, tak? Ekwipunek. I zobaczymy, co się stanie. Aha! Pojawiło się na brzegu. No dobrze. To teraz... dziwne, nie? Nie mam in... Ej. Wygląda na to, że tego mojego RC-autka nie widać nawet na mapie. What the fuck? Co? Ej, on mnie nie widzi. Aha, to jest druga bardzo mocna zdolność tego RC-autka. Bo nie widać go na mapie.
Dobra, powiedziałem mu, żeby podpłynął pod śmigłowce, bo on mnie nie widzi na mapie, nie wie gdzie jestem. To jest ciekawe, ja myślałem, że mnie widać na mapie. Ale dziwne, no dobra. To teraz tak, spróbujemy tu wskoczyć, mam nadzieję, że mnie zauważy jakoś. Cyk. Okej. Okay. Dobra, teraz powinien mnie widzieć. Stój, nie, 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 jest okej, okay, dobra, nie ruszaj się. Cyk. Dobra. Jedziemy. Okej, okay, spokojnie. Płyniemy gdzieś. Uuu. No dobra, dobra, trzymam się jakoś. Wow! O, shit! Okej, okay, jakoś żyję, nie no, trzyma się ten samochodzik tutaj. Wiecie, co kiedyś trzeba by było spróbować? Desant RC Autek, nie? Z jakiegoś tam samolotu. Czy śmigłowca, bo tam można te klapy z tyłu otwierać, prawda? I wtedy tak, wiecie, spuszczamy na miasto takie bomby. Yeah! Ziom, nie tak szybko! Bo mnie tu zaraz... Up! U, prawie wskoczyłem na ten! No i po moim RC Autku chyba. Spróbujemy wystartować na hydrze. Uwaga. Wzywam RC Autko, to znaczy zamieniam się w RC Autko. Nie wiem, czy ono da radę wskoczyć. O, trochę mnie daleko wytegowało, ale to nic. Teraz sobie podjedziemy i uwaga. Ale jest to proste. Wskoczyć na hydrę, ok, ale utrzymać się na niej. Teraz zobaczymy. Okej, okay, na razie się trzymam jakoś. Ważne, żeby pionowo do góry, nie? Ciekawe, czy on mnie widzi. No, no musi widzieć to RC Autko, tylko nie widzi mnie na mapie. To jest ciekawe. Kurde, teraz to obniżony. O! 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 I do wody! O nie! O, ale trafił, no! Kurde! Najlepsze w tym RC Autku jest to, że kolejne jego wezwanie nie kosztuje nas nic. W GTA wszystko kosztuje, wobec czego no... Jestem ciekawy, co się stanie, jeśli na hydrze zostawię minę. Tą Intel Extreme Masters. Oj ziom, bo mi ciężko się utrzymać. Wow! Ciężko się utrzymać. Ale dosyć wytrzymałe to autko, trzeba przyznać. Wow, co się wydarzyło? Co się stało? Ja, bo ja na nim zostawiłem minę. I nie wiem, co mu się wydarzyło. Wiecie, tą minę Intel Extreme Masters, nie? Elektromagnetyczną. Silnik mi ktoś wyłączył. No zobaczcie, na wszystkie pojazdy to działa. O! Udało mi się wskoczyć. Ten bagaż mnie tutaj trzyma, zatrzymuje. O, tu mamy jakiegoś gość. Patrzcie, idealnie. Skakujemy. Łup! Nie wiem, czy się tam da wskoczyć do środka. Zauważył mnie chyba do oczu. Strzela mnie! O, wskoczyłem! I co mi zrobisz teraz? Masz pasażera na gapę. Ej, nie wiedziałem, że tu można wskoczyć do środka. LOL! Serio? Patrzcie, darmowy transport. Yeah, boy! W ogóle, czy jest jakaś widok z kamery ze środka? Jest! Nawet nie zwróćcie na to uwagi, ale jest! Taki z maski bardziej, nie? Aha, co on robi? O nie, granatuje mnie! Spoko, mój pojeździk jest na tyle wytrzymały, że to przetrwał. Tylko nie mogę się stąd wydostać teraz, bo nie mogę skoczyć! Boy! Zauważył mnie chyba czy coś. Nie, schowałem się za... Wiem co zrobię, patrzcie na to. Ucieka. Z
schowałem się tutaj, żebym mnie nie widział. Okej, okay. Śledzimy go. Ziom, przede mną nie uciekniesz. Tak? Patrz. Ojej, nie mogę skoczyć. Gonimy go. Krzaki się schowasz? No way. O nie! Będzie mnie bombardował. Bombki są chyba dla mnie już nie te, nie fajne. Ale dosyć ja tam chyba jedną bombę wytrzymałem, nie? To jest zbliżeniówka chyba. Kurde, już go nie trwało. Sprawdźmy, jak sobie poradzi z czołgiem. O, co to się... Aha, to chyba cheater jest. A propos cheaterów, zobaczcie. Ten fioletowy. Ta. What the fuck? Chociaż nie, bo ten pistolecik jest taki... Widzicie, ona się... Ta postać się przewraca. Tak, przy niej wybuchłem i nic się nie stało, także... Dobra, i to tyle, jeśli chodzi o RC Autko. Jeśli macie jakieś ciekawe pomysły użycia tego autka, to piszcie w komentarzach. Jak widać, można się nawet całkiem ciekawie tym bawić. Zapraszam was na kolejne odcinki. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.